Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, dzisiaj w Lustracji porozmawiamy z Adamem Sokołowskim, autorem książki Reżim doniesienia z putinowskiej Polski. Na temat tej książki oczywiście, ale na temat Polski, w jakiej żyjemy od, no, coraz bardziej można powiedzieć, coraz głębiej w niej żyjemy od 8 lat. To słowo reżim wydawać by się mogło takie trochę zdewaluowane przez ostatnie lata, nadużywane w wielu kontekstach niestety, ale ty uważasz, że ono jest aktualne? Ja rozumiem też dlaczego, może wytłumacz jakby dlaczego to słowo tak naprawdę nie jest przesadne, jeśli się opisuje to, co się dzieje w Polsce. To władza przede wszystkim robi w Polsce. Tak, jest kilka powodów. Pierwszy jest taki, że PiS wyłączył się z takiej prawdziwie uczciwej, demokratycznej procedury wymiany władzy. Czyli wybory w Polsce, jak wiemy, nie są oczywiście fałszowane, o ile wiemy, natomiast no, nie są też już uczciwe, to prawda? PiS pompuje swoją kampanię i tą, i poprzednie pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa, inwigiluje opozycję Pegasusem, teraz jeszcze zmienił kodeks wyborczy, tak żeby sobie poprawić wynik, więc jakby nie gra wedle tych samych reguł, wedle których grają inni, co znaczy, że wymiana władzy jest po prostu trudniejsza. I tutaj wielką rolę gra jeszcze TVP, które nawet według misji OBWE z wyborów prezydenckich ostatnich, no działa po prostu jako sztab wyborczy PiSu. Powód drugi jest taki, że nie ma w Polsce żadnej instytucji, która potrafiłaby powstrzymać PiS przed uchwalaniem nielegalnego prawa. Czyli nie ma Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No bo nie ma. Prawdopodobnie... Trochę to państwo działa ostatnio, Polska działa w taki sposób, no, wedle tego hasła filmowego, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? Tak, no tak, tak. W sensie mało kto pewnie umie sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz PiS uchwalił jakąś niekonstytucyjną ustawę i Trybunał się nią zajął i ją odrzucił. Ja nie wiem, kiedy takie coś znaczy, nie było takiej sytuacji miejsce. Nigdy, więc... No, raczej może gdzieś jeszcze na samym początku ich rządów, owszem, ale generalnie to już było dawno temu. Oni takich ustaw uchwalają dziesiątki. Czyli na dobrą sprawę władza może uchwalić prawie każde prawo, jakie chce i nikt tego nie kontroluje. Łącznie z tym, że Jarosław Kaczyński jest wysoką brunetką na przykład. Tak, może. No. Czemu nie? To się wydaje śmieszne, ale to tak polskie państwo funkcjonuje. Tak, no mogą uchwalić prawo, że nie wiem, blondyni płacą wyższe podatki od dzisiaj. W zasadzie tylko w Konstytucji jest powiedziane, że tak nie może być. Jak nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który by to stwierdził, no to właściwie mogą. I powód trzeci, taki ważny, polega też na tym, że nie ma żadnej instytucji w Polsce, dzięki PiS-owi, a szczególnie dzięki Ziobrze, która miałaby moc pociągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności. Czyli chodzi o prokuraturę. To jest w ogóle aspekt, który ja podkreślam. Tak jak powiedziałeś na początku, ja wiem, że trochę się to znosiło, tak, i zdezawuowało, trochę już to ludzi nie obchodzi. Natomiast fakt jest taki, że PiS zaczął przejmować prokuraturę na skalę niespotykaną wcześniej w trzeciej RP, na samym początku swoich rządów. To się zaczęło dziać wiosną 16 roku, zanim w ogóle pierwsze 500+ wypłacono. Co nam dużo mówi o tym, co było ich priorytetami tak naprawdę. I od tej pory ilość spraw umorzonych, które, jak to lubimy sobie w antypisie powtarzać, normalny rząd już by dawno zdmuchnęły, które PiS umorzył i de facto ukręcił im łeb, zanim one się na dobre rozkręciły, idzie w setki, jak nie już w tysiące. Czyli dowolny aparatczyk PiSu może zrobić niemal cokolwiek, jeżeli tylko po pierwsze nie podpadnie prezesowi, a po drugie, tak jak teraz aferą wizową, tak, nie zaszkodzi to im w kampanii wyborczej, to właściwie nic mu się nie stanie. Czyli mamy takie trzy... No dzisiaj już wiemy, że Wawrzyk nie popełnił absolutnie żadnego przestępstwa, już zostało to jakby zadekretowane przez ministra sprawiedliwości, który jest szefem wszystkich prokuratorów w Polsce. Tak. Więc jakby mamy jasność, że na potrzeby tej kampanii afery nie ma, nie będzie tak. I nikt nikogo nie będzie rozliczał. Jakaś płotka tam być może dostanie przynajmniej zarzuty. Straci stanowisko. I przynajmniej paru osobom postawiono zarzuty, oczywiście za pół roku się to po cichu umorzy. Natomiast jakby jak to zsumujemy te trzy powody, dla których ja uważam, że można ich nazywać reżimem, no to mamy tak. Nie grają uczciwie demokratycznie, czyli nie da się ich w taki normalny sposób odsunąć od władzy. Nie da się praktycznie nikogo, nie da się ich powstrzymać przed uchwaleniem właściwie dowolnego prawa i nie da się nikogo pociągnąć do odpowiedzialności. Jest to bardzo rzadko się to zdarza, tak jak teraz z Wawrzykiem, żeby ktoś rzeczywiście został pociągnięty do odpowiedzialności. Póki co jest pociągnięty tylko do odpowiedzialności politycznej. Ale, stracił stanowisko, ale karnej już nie będzie. Ale my to wiemy, że tylko dlatego, że bo jest kampania wyborcza. Dokładnie. To jest temat, który akurat jakby może to było rok temu rykoszetem, bo PiS wykorzystuje sprawę uchodźców do tego, żeby siać nienawiść, a okazało się, że de facto urzędnicy pisowscy robili coś zupełnie odwrotnego. Ściągali. Dokładnie. W setkach tysięcy ludzi do Unii Europejskiej. Jest jeszcze powód czwarty taki. Za pieniądze. Tak, za pieniądze. Czyli zajmowali się przemytem ludźmi. Tak. Powód czwarty jest taki bardziej miękki. Mianowicie chodzi mi o to, że sposób myślenia Kaczyńskiego i tych innych notabli pisowskich o stosunku państwa do obywatela wydaje się być bardzo podobny do sposobu myślenia różnych władców autokratycznych,
czy to od mówimy o Rosji, Białorusi, Węgrzech, Turcji, prawda? Czyli oni nie traktują obywateli jako partnerów w debacie publicznej, a oni nie traktują obywateli jako ludzi, dla których oni jako wybrani, mimo wszystko demokratycznie politycy pracują tak de facto, tylko oni traktują obywateli jako takie trochę bydło, które raz na 4 lata ma tylko odpowiednio wrzucić karteczkę, a potem ma być cicho. Tak? I z tym obywatelom można wcisnąć dowolne kłamstwo. Ja się spotkałem z takim określeniem, że to jest taki trochę, jak są tacy paniska, którzy jeżdżą na tych wozach i rozsypują co jakiś czas te cukierki, tak. I ten naród tak. Dostaje te cukierki, się cieszy tymi cukierkami i nic innego tego narodu już nie obchodzi. No. Tak, ja czasem piszę o ufolwarcznieniu państwa. Oni to traktują jak folwark. Są jak właśnie jaśnie pan, który na Włościach się przejedzie, czasem tam rzuci właśnie cukierkiem, a tak na co dzień to raczej używa bata, a może nawet nie tyle używa bata, co udaje, że jest okej, że się nic nie dzieje, a my w zadziwiający sposób jakby kładziemy uszy po sobie, stoimy i też udajemy, że się nic nie dzieje. To jest według mnie w ogóle największy problem nas jako społeczeństwa, to apatia. Zbyt łatwo sobie daliśmy wmówić, że to się nie stało i zbyt łatwo dziś, na przykład w roku 2023, zapomnieliśmy o tym, co się stało ledwie kilka lat temu, ale to się ciągle dzieje. Przejęli Trybunał, już o tym nie mówimy w mediach, bo to się już stało, ale efekty tego mamy codziennie. Przejęli prokuraturę, to było te 5, 6, 7 lat temu, to się już stało, ale efekty mamy tego codziennie. Tak, się przyzwyczajamy do tego, że w zasadzie nie ma afery, która by mogła tak. się przykleić do jakiegokolwiek polityka PiSu, nieważne jaka ona by była, tak. bo prokuratura umarza sprawę i jakby sprawa... Dokładnie, pojawia się kolejna afera, ona zostaje błyskawicznie umorzona, zwykle gdzieś tam po cichu, oni nawet czasem wszczynają postępowania, za pół roku na przykład je po cichu umarzają, a my potem się wściekamy, że no ale nic ich nie rusza, prawda, że to wina, nie wiem, opozycji, mediów, albo nie wiadomo czego, głupich ludzi, wymyślamy różne powody. Podstawowy powód jest taki, że te afery nie mają ciągu dalszego. Nikt już dzisiaj nie pamięta, na przykład kilka miesięcy temu raptem była afera w NCBR, prawda? Wiemy, że zdefraudowano tam, no bo zdefraudowano ogromne pieniądze. Prawdopodobnie kilkaset milionów złotych, o których doniosły media. Ile tego było więcej, nie wiemy. Tyle odkryli dziennikarze. I się nic nie stało. To już było kilka miesięcy temu. Jeden polityk poniósł konsekwencje. Tylko polityczne, a nie karne. Z drugiego rzędu. Polityk. Dokładnie. Polityk, z trzeciego nawet. Nawet trzeciego, polityczny, dokładnie. Tak. Porozmawiamy trochę też jakby o tym narzędziu, które jest jakby nieodzowne przy tego typu miękkiej, można to nazwać, nie wiem, dyktaturze czy autokracji, czyli kłamstwie, bo ta władza posługuje się kłamstwem, mam wrażenie, za każdym razem, żeby wywołać jakiś efekt zupełnie odwrotny. Jak tak sięgam pamięcią do tego pierwszego jeszcze PiSu, bo tak naprawdę te zakusy, o czym też piszesz w książce, że jakby to się nie zaczęło w 2015 roku absolutnie, bo pierwsze próby były przez 2005 roku, tylko wtedy no, była inna większość parlamentarna i tam jeszcze wtedy jeszcze pojawiła się afera, która jednak zmiotła ten rząd i tą władzę, bo nie udało się przejąć państwa w takim stopniu, jak dzisiaj się udało. Mianowicie było to sławetne hasło układ, o którym dzisiaj już nikt nie słyszy, natomiast to było na ustach wszystkich polityków, wszystkich socjologów, tych pseudonaukowców związanych z PiS-em, po prostu ten demoniczny układ, który tutaj opluł Polskę i w sumie nie wiadomo, nigdy nie można było nazwać, kto jest częścią tego układu, ale zawsze byli ci źli. A co też opisujesz w książce, co jest jednym z takich przykładów, ja też się na tym trochę znam, bo film o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z moim bratem robimy i za chwilę go wyemitujemy i państwo się dowiedzą dużo więcej. No, że jakby powstanie skoków i tego, jak te skoki przez lata funkcjonowały i tego, jakie afery przy skokach wyrosły, na jakie kwoty, jakby finansowo w zasadzie współczesna Polska nie zna takich afer. No, kilka miliardów wyprowadzonych ze skoku Wołomin, no to przy Amber Goldzie, o którym mówiliśmy chyba tam o 100 milionach złotych, no to jest w ogóle jakieś maleństwo, w ogóle kropla w morzu. Natomiast no, te skoki, jak one powstawały w ogóle? Skoki w Polsce, to jest zadziwiające, że ta informacja nie jest w żaden sposób ukryta, to nawet na Wikipedii po prostu wisi. Skoki w Polsce od początku były może nie tyle zakładane, co w ich zakładaniu brał udział Lech Kaczyński. Od samego początku, w roku bodajże 90, czyli 30 kilka lat temu. Od początku, przez całe te lata 90 aż do pierwszego PiSu, skokami zarządzali przyjaciele Kaczyńskiego, w tym obecny szef cały czas skoków, czyli senator Grzegorz Bierecki. Prawdopodobnie najbogatszy polski parlamentarzysta. Oficjalnie jest chyba drugi albo trzeci, jeśli dobrze pamiętam, ale mamy... Niektórzy używają takiego określenia trochę złośliwego, ale myślę, że całkiem adekwatnego, pisowski oligarcha po prostu. Nie wiem, nie uważam, to było złośliwe. Facet ma wielki majątek, wpływy polityczne, kontroluje media, o czym pewnie zaraz powiemy, zaraz prawda? Powiemy, tak, o niepokornych mediach. Tak, dokładnie. Dla mnie to spełnia jakby taki słownikowo definicję oligarchy. No, nie jest to może oligarcha
o tej skali, z oligarchowie w Rosji, którzy obracają miliardami i mają, no, są potężnymi ludźmi, ale jak na polskie warunki to jest oligarcha. No, czemu nie? Szczególnie jak prześledzimy tą historię skoków, to zauważymy, że za pierwszych rządów PiSu i później przez 8 lat w opozycji ludzie PiSu z Lechem Kaczyńskim na czele i właśnie z Biereckim robili bardzo dużo, żeby państwo nie objęło tego systemu żadną kontrolą. Można było przynajmniej delikatnie mówiąc odnieść wrażenie, że jest parasol ochrony ze strony całego, znaczy no, ważnych polityków PiSu, prezydenta. Tak, PiS pisał takie ustawy. Jednym z autorów tych ustaw był jeden z tych właścicieli tych skoków, pan Adam Jedliński. Te ustawy były pisane tak, żeby tam nie było żadnej kontroli. Gdy stworzono Komisję Nadzoru Finansowego, paradoksalnie PiS ją stworzył przecież w 2006 roku, to ta komisja, mimo że mogła kontrolować bardzo dużo instytucji bankowych i parabankowych w Polsce, to akurat skoków nie. I dopiero gdy Platforma doszła do władzy, oni próbowali to objąć jakąś kontrolą i wtedy Lech Kaczyński w roku 2009 skierował tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie ona była zamrożona aż przez 3 lata, bo zgłoszono zastrzeżenia do tylu punktów tej ustawy, że po prostu Trybunał tak długo nad tym pracował. Wtedy to były jeszcze czasy, gdy mieliśmy normalny Trybunał. Nawiasem mówiąc, jednym z prawników w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, który nad tym pracował, był mało wtedy znany Andrzej Duda. Taki jego po prostu pracownik kancelarii. Efekt był taki, że dopiero pod koniec chyba 2012 roku ta ustawa w ogóle weszła w życie i dopiero na początku 2013 roku zaczęła się kontrola. Oni tę kontrolę opóźniali jak tylko mogli. No i jak wiesz, one trwały tam półtora roku praktycznie. Generalnie już te straty były potężne. Tak, po pierwsze straty były potężne i wyprowadzono ogromne środki, które później musiało pokrywać państwo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i to jest te kilka miliardów złotych. Ale po drugie, w momencie, gdy ta afera jakby powinna była dojść do jakiegoś finału, to już była kampania wyborcza w roku 15. I PiS dokonał wtedy takiej spektakularnej, ja nawet nie nazywam tego kłamstwem, to już była operacja dezinformacyjna, to jest jednak pewna różnica. Im się udało, bez przedstawienia jakiegokolwiek dowodu, przekonać bardzo wiele ludzi, że tak naprawdę za tą aferą stoi Bronisław Komorowski. Tak, Komorowski. I w ogóle Komorowski. Się pojawiło określenie Komorowski, bo jego związki z WSI się jakieś tam zaczęły pojawiać. Bo jeden z tych menedżerów skoków, który wyprowadzał te pieniądze, rzeczywiście był dawniej oficerem WSI. Mhm. On rzeczywiście miał na koncie jakieś inne afery, natomiast nie zmienia to faktu, że pracował w skokach kontrolowanych przez Grzegorza Biereckiego, tak? Czyli człowieka, który już wtedy był senatorem PiSu, bo od 11 roku jest senatorem PiSu. A proszę mi wierzyć, i to niedługo będzie też pokazane, no, osób, które mają zdjęcia z panem P, jest z PiSu, jest cała masa. Tak, bo tutaj się odwołujesz do dowodu na to, że to Komorowski stał za tą aferą. Dowód polegał na tym, że Komorowski jako prezydent był na projekcji jakiegoś filmu chyba Bitwy Warszawskiej i tam dużo osób przychodziło mu ścisnąć rękę, jak to do prezydenta. Jedną z tych osób był właśnie ten menedżer, pan P, który no był jakby aktywnym aktorem w tym całym procederze wyprowadzania tych pieniędzy. I to jest tak naprawdę jedyny dowód. Prezydent podał rękę, ktoś zrobił zdjęcie, a chwilę później się okazało, że ten człowiek defrauduje miliony, setki milionów właściwie złotych. Znaczy po prostu je kradnie, nawet nie defrauduje. I to był właściwie jedyny dowód. Ale PiS już wtedy pokazał, ja o tym wspominam w książce, nawet nie tyle po to, by pokazać, że to była po prostu wielka afera, tylko po to, by pokazać, że PiSowi udało się naprawdę z czarnego zrobić białe. Czyli mieliśmy aferę, która trwała latami. Nikt nie miał wątpliwości przed początkiem 15 roku, że w tą aferę jest umoczony PiS. A później nagle na podstawie jednego zdjęcia praktycznie wektory się obróciło o 180 stopni. Cała ta propaganda pisowska zaczęła mówić, że to zrobił Komorowski. Oczywiście przodowali w tym bracia Karnowscy, którzy należą do Grzegorza Biereckiego, czyli dokładnie do właściciela. To jest ładne określenie, tak. Tak, należą tak. Do Grzegorza Biereckiego. Po prostu dla niego pracują. Po prostu dla niego pracują. Tak. Ich media należą do firmy, w której on ma większościowy pakiet udziałów. Kropka. To jest jakby tak. Prosta historia. To nie historia. Są niezależne media, nie. To są media, polityka PiSu. Jak najbardziej. I to się udało. Ja sam pamiętam, jak w roku 2015 moi znajomi, którzy jakoś tam się tą polityką interesują, nagle tak niby prześmiewczo zaczęli mówić o Komorowskim. Jak się ich dopytywało, no ale jakby o co ci chodzi, skąd ten ruski? No bo oni w sumie nie wiedzieli, prawda? W ogóle taka fajna kalka słowna się pojawiła w ogóle, bardzo chwytliwa. Każde było zgrabne określenie w ogóle, takie dźwięczne, w ucho wpadające. Tak. Trochę jako śmierniczki, prawda? No, nawet gorzej, bo to już taki zalążek tej agenturalności w ogóle i... A wszystko no, bo WSI to się też skojarzenie, że to tak de facto rosyjska w ogóle służba wręcz. To dobrze, że o tym powiedziałeś, bo paradoks jeszcze polega na tym, że oni oparli to kłamstwo, swoje poprzednie kłamstwo w WSI z czasów pierwszych rządów PiS, tak? Czyli wtedy przekonali część Polaków, że wojskowe służby, czyli wywiad i kontrwywiad, czyli wojskowe służby informacyjne w WSI, są jakoś strasznie głęboko zinfiltrowane przez Rosjan. My oczywiście nie możemy wykluczyć, czy jacyś oficerowie być może byli podwójnymi agentami. Na pewno byli. No. Na pewno byli. Wiemy, że tam jakieś biznesy na boku robili. To jest wszystko prawda. Natomiast
nie znaleziono przez te lata, to już było 16-17 lat temu, nikogo nie skazano, nie znaleziono żadnego dowodu, nikomu nie udowodniono, że nie pracował... Nie ma szpiega, który poszedł nie ma, siedzieć. Po prostu nie ma. Nie. Więc oni, i wtedy i też nie to było. Jest, to jest jakby taką immanentną cechą chyba tej władzy, że ona mówi o tych złodziejach, o tych mafiach VAT-owskich, o tym Tusku, który ukradł tych pieniędzy, i politykach Platformy. Nikt nie ma zarzutów, nikt nie siedzi w więzieniu. Nie. Mimo 8 lat rządów. Nie, podobno ja państwa chcę odesłać, tak wtrącę, bo zapomnę, bo 11 września, więc niedawno była sprawa związana z senatorem Grzegorzem Biereckim, mianowicie pobicia bardzo brutalnego, prawie śmiertelnego Wojciecha Kwaśniaka, byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, która właśnie miała później nadzorować między innymi SKOK-i. I tam po wielu, wielu miesiącach w ogóle prób udało się senatorowi dotrzeć na złożyć wyjaśnienia w tej sprawie i tego samego dnia pojawił się w portalu W Polityce. Zachęcam naprawdę, bo to jest kuriozalny tekst, którego no, rzadko się takie teksty czyta. Nikt się pod nim imiennie nie podpisał, co jest też znamienne. Jakby wybielający od razu i taki pochylający się nad biednym senatorem, który tyle godzin spędził, że zła sędzia z Justiti go przepytywała, że w ogóle nie na temat, że w ogóle jaki to skandal i że wszystko opatrzone w ogóle jeszcze złymi kamerami od Sykielskich, którzy to filmują i nie wiadomo co robią. Warto czytać portal W Polityce.pl, jest zabawnie, a czasem jest żenująco. To taka dygresja, bo chcę też, żebyśmy o tych mediach porozmawiali, bo to jest jakby też element, ja też wspomniałem o tym, wywołałem te SKOK-i, bo ja chcę przy tym kłamstwie być, nie? Żeby pokazać właśnie z jednej strony tutaj ten układ, który mówimy, a de facto Kaczyński ten układ stworzył przez lata. Sam jest człowiekiem, który się uwłaszczył na majątku narodowym pod tak. PZPR-owskim. Przecież on partii nie zbudował na gruzach, tylko na potężnych pieniądzach, które dostał od państwa po prostu tylko dlatego, że był politykiem, bo tak się politycy wówczas podzielili na początku lat 90. No i media, które są jakby no, bez mediów, bez takich mediów, jakie dzisiaj mamy, tych pisowskich, czyli telewizji pisowskiej i wszystkich gazet tych tak zwanych niepokornych, niepodległych, jak zwał, które są de facto których właścicielem jest w jakiś sposób albo politycy Prawa i Sprawiedliwości, albo wprost Prawo i Sprawiedliwość. Bez tych mediów nie byłoby możliwe tego, co się dzieje w Polsce, tego odwracania pojęć za każdym razem, kiedy w zgodzie z zasadą łap złodzieja krzyczy, najgłośniej krzyczy najczęściej złodziej. Jakie są struktury, bo tutaj jakby punktem wyjścia do tego wątku o mediach to jest to hasło przez wiele lat, cały czas jeszcze używane, że większość w Polsce mediów jest niepolskich, niemieckich, no w zasadzie niemieckich to jest takie najgorsze określenie. Amerykański TVN też oczywiście jest zły, ale dzisiaj jest amerykański, więc no ciężko go jakoś pejoratywnie go określać w ten sposób. Natomiast to są media niepolskie, RMF był nazywany kiedyś niemieckim radiem. A jaka jest de facto tak naprawdę struktura własnościowa w Polsce mediów? Bo ty to sprawdziłeś. No tak, znaczy w Polsce są oczywiście media z kapitałem zagranicznym, natomiast mówienie, że wszystkie media w Polsce są z kapitałem zagranicznym, co jeszcze PiS próbuje implikować tym samym, że realizują jakiś antypolski interes, no jest po prostu bzdurą. No weźmy trzy telewizje, mamy tak naprawdę trzy duże telewizje. TVP jest polska, czytaj partyjna teraz, tak? Polsat jest polski, no i mamy amerykański TVN. Z trzech największych telewizji tylko jedna jest w ogóle zagraniczna, z pozostałych dwóch jedna w ogóle no, wprost należy do PiS, znaczy jest od niego zależna. PiS może zmienić prezesa w każdej chwili, co już zrobił. Jak wiemy, Jacek Kurski prawdopodobnie poleciał dlatego, że nadepnął na odcisk pani Janinie Gost, czyli takiej wieloletniej przyjaciółce prezesa, która, to brzmi absurdalnie, ale to jest prawda, ona jest zielarką w ogóle. I jej jakby kompetencja polega na tym, że zna się z prezesem od czasu, gdy on miał tam kilkanaście lat chyba. Nie, ona była taką jakby starszą siostrą trochę. Jeżeli popatrzymy po dziennikach, tygodnikach albo po portalach internetowych, tam są oczywiście te media z kapitałem zagranicznym, ale raczej nie stanowią większości. Ale co jest jeszcze ważniejsze od tego, to jest to, że ta narracja, jakoby oni realizowali jakieś obce interesy, ona się w ogóle nie trzyma kupy. No weźmy na przykład znienawidzony przez PiS koncern Ringer Axel Springer, Polska, czyli wydawcy Onetu, Newsweeka, tak? Der Onet, wiadomo, Onet. Oczywiście. No więc oni mówią, że to jest niemiecki koncern. Nie. On jest po pierwsze w 50% szwajcarski. Przede wszystkim szwajcarski. Tak, z drugich 50% tam rzeczywiście są Niemcy, ale to nie jest jeden Niemiec. Amerykanie, Kanadyjczycy.
Niemcy, Amerykanie, Kanadyjczycy. No tych Niemców teraz jest dużo. Chcę sobie wytłumaczyć, jak ta Bruklińska Rada Żydów spotyka się z Kanadyjczykami, z Niemcami, ze Szwajcarami i razem wysyłają do Bartosza Węglarczyka, który jest redaktorem Naszego Monetu, instrukcję każdego dnia, co ma pisać. I wszystko to jeszcze jest w zgodzie... To się może trzymać kupy być może dla kogoś, natomiast... No nie trzyma się. Natomiast jeszcze wszystko to ma być zgodne z jakąś racją stanu tych wszystkich czterech krajów naraz. Przecież to są kompletnie różne kraje. Które, jak wiemy, cały czas od lat tarcia, chociażby niemiecko-amerykańskie, te interesy nie są często zbieżne. Oczywiście, że nie. Co więcej, oni to mówią co najmniej od 20 lat. Warto by było dodać, że w tym czasie w tych krajach te rządy się przecież zmieniały. No jeżeli przyjąć taki rok 2005, gdy PiS doszedł do władzy po raz pierwszy, czyli te prawie 20 lat, no to w Stanach mieliśmy ilu? 3 czy 4 prezydentów. Mieliśmy dwóch kanclerzy w Niemczech, różne rządy w Kanadzie, różne... Szwajcaria właściwie rządu nawet nie ma, to jest konfederacja kantonów. Tak. I to samo dotyczy innych państw. Mamy w Polsce media, które mają kapitał tam francuski, czeski, szwedzki, prawda? No twierdzenie, że wszyscy oni przepychają jakąś jedną agendę, której takim wspólnym mianownikiem jest tylko to, że nienawidzą PiSu, to jest po prostu teorią spiskową. To jest dokładnie taka sama teoria spiskowa, jak mówienie, że jest jakiś wielki spisek światowy, nie wiem, Żydów, farmaceutów, prawda, albo jakichś iluminatów, którzy nie wiadomo, jakie straszne rzeczy robią. Tysiące ludzi z dziesiątek krajów musiałyby się codziennie dogadywać, prawda, w niezwykle zsynchronizowany, spójny sposób, żeby to wszystko się trzymało kupy. Nikt nigdy nie puścił pary. Żaden sygnalista się nie znalazł, ani w Polsce, ani w tych krajach, żaden dziennikarz, żaden redaktor, żaden akcjonariusz, żaden dyrektor w tych koncernach, prawda? Nikt nigdy nic na ten temat nie powiedział, nie wypuścił żadnej informacji na zewnątrz, tylko prezes Kaczyński to wie. No, być może po prostu kłamie, prawda? No bo no są jakieś granice absurdu. To jest troszeczkę tak, jak taką małą dygresję zrobię, ale chodzi o metodę takiego budowania takiej właśnie teorii spiskowej. To jest trochę jak z Antonim Macierewiczem i z rosyjskimi agentami. Gdyby posłuchać Antoniego Macierewicza, to według niego rosyjskimi agentami w Polsce są niemal wszyscy. Prawda? Wszystkie media. On kiedyś napisał, że wszyscy polscy ministrowie spraw zagranicznych, oczywiście poza tymi pisowskimi, to byli rosyjscy agenci. No to by znaczyło, że cała polska polityka zagraniczna przez trzecią RP była prowadzona przez rosyjskie służby. Przez wiele lat mieliśmy taką narrację, że jedynym w zasadzie polskim premierem był Jan Olszewski, który był nim przez dokładnie. Miesiąc. No więc generalnie musielibyśmy, gdyby chcieć w to uwierzyć, musielibyśmy uwierzyć w to, że w Polsce jest właśnie ten układ, o którym oni mówili te 20 lat temu, gdy szli do władzy po raz pierwszy, który obejmuje polityków, służby, media, celebrytów, jakiś wielki biznes i że wszyscy oni chodzą na pasku w przypadku Macierewicza, rosyjskich służb, w przypadku PiSu, jakichś niemieckich koncernów albo rządu niemieckiego, który oczywiście, i to jest bardzo ważne, to co PiS mówi, oni z założenia traktują Niemcy jako kraj wrogi. I nie tylko Niemcy, bo przecież jeżeli oni mówią, że media należące do koncernów, na przykład francuskich, czeskich, szwedzkich czy amerykańskich, przepychają jakąś agendę, tak, jakąś narrację, która jest wroga Polsce, to znaczy, że oni, bo przepychają rację stanu tamtych krajów, to z założenia znaczy to, że oni traktują tamte kraje jako wrogie. Ale przecież to są nasi sojusznicy. My oczywiście możemy mieć czasem sprzeczne interesy, możemy tam dywagować na przykład z Niemcami o Nord Stream, prawda, albo w ogóle o politykę energetyczną, czy wobec Rosji przed tą inwazją, a nawet i po. No ale na litość boską, to są nasi sojusznicy z NATO, z Unii Europejskiej, prawda? To są ludzie, z którymi mamy, ludzie, kraje, z którymi mamy ogromną wymianę gospodarczą, nasi najważniejsi partnerzy ekonomiczni, a PiS tak naprawdę wprost mówi, że interes niemiecki, czeski, francuski, amerykański jest z natury sprzeczny z polskim. Prawda? No oni to mówią wprost, no bo jeżeli mówią, że ich narracje godzą w polską rację stanu, no to znaczy, że oni uważają, że te państwa są nam po prostu wrogie. Tak. I to jest w ogóle element takiego potężnego odwrócenia, takiego zwrotu antyzachodniego, który nastąpił po 2015 roku, na który my też już trochę się do tego przyzwyczailiśmy, urządziliśmy i udajemy, że to się nie dzieje. Trochę nam to wojna w Ukrainie teraz przykrywa, bo PiS daje Ukrainie czołgi, co jest oczywiście świetną wiadomością. Ja bardzo chwalę PiS za to, że da Ukrainie czołgi, mówię to zupełnie bez sarkazmu. To jest najlepsza rzecz, jaką PiS zrobi przez te 8 lat według mnie. Natomiast to nie zatrzymało tego antyzachodniego zwrotu. Nie, tutaj śruba jest zakręcana posłownie. Tak, na niektórych polach. Amerykanie są zakręcani chwilowo, bo zdaje sobie ta władza sprawę, że bez Amerykanów to może za chwilę państwo polskie przestać istnieć de facto. Ja może dla państwa puszczę teraz, bo to jest taki przerywnik, który no, według mnie najlepiej pokazuje chyba jak działa, w jak tempy, ale skuteczny moim zdaniem sposób działa propaganda. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości.
Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w lecznicach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Na początek temat z TVP Info. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. I na początek temat dnia TVP Info. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. A zaczynamy od informacji z kraju przygotowanych przez redakcję TVP Info. Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa jakości opieki w szpitalach to drugi punkt ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. No i jak widzisz taką kompilację, swoją drogą, jeżeli nie znam autora, natomiast dziękuję za to, że ktoś się nad tym pochylił i kłaniam się nisko. Jak widzisz coś takiego, to co ty sobie myślisz, powiedz? Że rząd prowadzi z nami wojnę informacyjną. No tak naprawdę, tak? A przynajmniej elementy tej wojny tutaj widzę. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że gdy PiS nam coś mówi... I to, żeby było jasne, jakby to robi Telewizja Polska. Tak. Natomiast ja śledzę od roku co najmniej bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo i portale pisowskie i tygodniki pisowskie, bo robię o tym program satyryczny, bo tam jest kupa śmiechu. I za każdym razem jakakolwiek narracja, która się pojawia w obozie władzy, ona jest wykonywana, więc ewidentnie idzie instrukcja nie tylko do posłów, tylko do redaktorów naczelnych. I no, rozkazy są po prostu jak w karnym wojsku są wykonywane przez żołnierzy bez mrugnięcia okiem. I może przejdźmy do tych mediów teraz konkretnie, do tych dwóch takich już, bo to o Telewizji Polskiej to już napisano całe tomy pewnie, więc już każdy to widział. To jest taka, to co puściliśmy przed chwilą, jest tylko taką wisienką na torcie. Ja mam tutaj takie, bardzo lubię oglądać, wchodzić na portal w Polityce, bo tam są takie fajne screeny pokazane, takie wygładzone, takie łagodne twarze braci Karnowskich, pani Marzeny Nykiel, takie napisy: wspieraj uczciwe, wolne polskie media, pilnuj Polski, jesteśmy po właściwej stronie, tam gdzie umiłowanie ojczyzny, pisze Jacek Karnowski. Pani Piękne. Marzena pisze: konsekwentnie bronimy prawdy, udaje się dzięki wsparciu czytelników. Błaskam pan się, Michał z kolei: propolskie wolne media są kluczem do bezpiecznej Polski. Media, które się przez lata kłamliwie oczywiście też w zgodzie z narracją pisowską i z tym, jak ta władza funkcjonuje, no, po prostu kłamiąc, nazywały się niepokornymi, niezależnymi. No jak wygląda, powiedz mi, struktura finansowa tych niezależnych mediów braci Karnowskich? No tak, wygląda tak, że po prostu pracują dla PiSu. To jest w jednym zdaniu, można tak powiedzieć. Mówienie w ogóle, to jest błąd, który niektórzy dziennikarze według mnie popełniają. Nie należy mówić, że to są media propisowskie. One po prostu należą do PiSu. Weźmy nie, ja nazywam to mediami pisowskimi. I dobrze, bo tak trzeba to nazywać po imieniu. Bracia Karnowscy na przykład. No wszystkie te ich media tak naprawdę należą do jednej firmy, w której większościowym udziałowcem jest pan Grzegorz Bierecki, już wspomniany. Tak. Senator PiSu. Dziękuję, koniec. Prawda? Ten sam, który dokładnie stworzył bardzo ciekawą instytucję tak finansową. Czyli on po prostu jest właścicielem tego. I oczywiście w jego żywotnym interesie jest, żeby Karnowscy raz, że bronili skoków, gdzie tylko mogą, natomiast żeby po prostu przepychali tą pisowską narrację, bo jak PiS jest u władzy, to on jest senatorem i ma pieniążki. Koniec. I proszę mi wierzyć, ja tam przez rok ostatni nie spotkałem jednego tekstu, który by chociażby zadawał pytania trudne, albo przynajmniej próbował konstatować tą pisowską rzeczywistość. Nie zadaje się takich pytań. Państwo nie zadaje się. Znaczy nie, przepraszam, chciałbym zwrócić honor braciom Karnowskim. Mhm. Czasem zadają takie pytania w stylu: panie prezesie, 8 lat temu przekonał pan Polaków do siebie 500+. Jakiego asa w rękawie ma pan dziś? Takie pytania potrafią zadawać. Tak, i to są mocne pytania. To są pytania. No i czasem rzucą się do gardła Zbigniewowi Ziobro, jak za bardzo fika, no ale tak, to przekaz, żeby
przywołać do porządku pacjenta. Z drugiej strony mamy Tomasza Sekiewicza i te jego media, które ja nazywam Sekiewiczówkami. To jest taki mały konglomeracik medialny. Tutaj się pojawiają z kolei hasła Strefa Wolnego, ja tu też sobie wynotowałem, bo to jest ładne. Tygodnik Niepodległego Polaka, tak się nazywa Gazeta Polska. Jest też Strefa Wolnego Słowa. No bardzo ładne, takie piękne, dumne polskie hasła. No, a Sekiewicz się uważa za partyzanta wolnego słowa, tak kiedyś powiedział, i za potomka takiego duchowego AK. No w każdym razie media Sekiewicza należą generalnie do dosyć prosta struktura własnościowa, do spółki Forum. Większościowym udziałowcem w spółce Forum jest z kolei spółka Geranium, a większościowym udziałowcem w spółce Geranium Srebrna. I teraz Spółka Srebrna to jest srebrna spółka, tak, która z nadania Jarosława Kaczyńskiego budowała w Warszawie, próbowała budować dwie wieże. To jest w ogóle zaplecze ekonomiczne PiS-u. Tak. Srebrna. I teraz nie dość, że po prostu mamy... To jest spółka, która można powiedzieć powstała jakby poprzez te przekształcenia własnościowe z początku lat 90. Tak. Jakby od tego momentu te wszystkie biznesy Kaczyńskiego, tego biednego pana w zakurzonym garniturku, który ma tylko Polskę na sercu, w wygniecionych butach i ma tylko Polskę w sercu. Tak. Więc nie tylko chodzi o to, że jedna spółka tam należy do drugiej, tylko wszystko to jest przesiąknięte ludźmi PiS-u. Tam w tych spółkach znajdziemy sekretarkę Kaczyńskiego, było sekretarkę Kaczyńskiego, chyba dwóch jego kierowców, jeśli dobrze pamiętam, jakiegoś ochroniarza, cały szereg polityków PiS-u, na przykład pana Lipińskiego, prawda, naszego ulubionego europosła obywatela Czarnego. Żona Czabańskiego, Krzysztofa Szefa, tak, Rady Mediów Narodowych. Dokładnie. Chyba Glapińskiego, małżonka, tak? Może nie, Glapińskiego żony sobie tam był przypominam. W tych strukturach, tak, ale teraz jest szefem, więc tak. NBP, więc wygłupia się gdzie indziej. Tak, jest tam generalnie, tych ludzi tam jest, ja ich tam wypunktowałem dokładnie w książce, to jest co najmniej kilkanaście, ponad 20 osób, które zasiadają w tych radach nadzorczych, przewijają się przez te same spółeczki. Krótko mówiąc, chodzi o to, że mimo, że struktura kilku spółek. Jest tam spółek, też byłych SB-ków trochę. To swoją drogą. Mimo, że jest tam taka struktura kilku spółek, to Kaczyński ma wpływ na ludzi na każdym poziomie. Bo to są ludzie, których kariera polityczna i zawodowa zależy od niego. No jeżeli ktoś jest przez 15 lat ochroniarzem Kaczyńskiego i właściwie całe życie robi tylko to, no to jest od niego zależny. Jeżeli mamy słynną panią Basię, czyli jego sekretarkę wieloletnią, którą później zastąpiła pani Kasia, a teraz ona jest sekretarką, i to są kobiety, które wprost pracują lub pracowały w jego po prostu biurze na Nowogrodzkiej, tak? Więc ci wszyscy ludzie są od Kaczyńskiego zależni, więc nas w ogóle nie powinno dziwić, że Sakiewicz pisze to, co Kaczyński chce, żeby pisał, i że chwali tą partię i ten rząd, i ten właśnie reżim, jak ja mówię, i że ich broni i wychwala pod niebiosa, bo przecież on po prostu dla nich pracuje. O Sakiewiczu, tak jak o Karnowskim, nie należy mówić, że to jest medium pro-pisowskie. To jest medium należące do PiS-u. Tak jak TVP. I to nie jest nadużycie, to nie jest pomówienie, nie. Absolutnie. Tam struktura własnościowa jest jaka jest. Tak. Tutaj jakby, każdy to może w KRS-ie zobaczyć, jaka jest struktura własnościowa. To nie jest to rozpiskowa, to wystarczy tak. KRS. Tak, tutaj ta struktura jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż u braci Karnowskich, gdzie jest tylko jeden stopień, po prostu od razu do spółki pana Biereckiego. Natomiast nie zmienia to faktu, że Kaczyński ma absolutny wpływ na to, na każdy z tych szczebli. Z ciekawostek dodam, bo to też jest ważne, to jest strona 91, ale dobra, już może zostawmy cytaty z książki, to sobie państwu przeczytałem dokładne liczby, natomiast ja wiem, bo ja sprawdzałem, znaczy nie ja sprawdzałem, ale zajmowałem się tym tematem, wirtualne media niedawno podały informację, że w ciągu ostatnich 4 lat z reklam spółek Skarbu Państwa, bo te gazety mają raczej kiepskie nakłady, kiepską sprzedaż i pewnie by się utrzymały, natomiast to nie są biznesy, które przynoszą kokosy same w sobie, bo nie ma tylu czytelników, którzy by to czytali. No to spółki będące właścicielem tygodnika w sieci i tych innych różnych tam telewizji, portali i tak dalej wyciągnęły w ciągu 4 lat 20 milionów złotych z dywidendy. Można? Można. Co można powiedzieć o państwie, jeszcze tak z tym ostatnim tematem chciałem, żeby były posłuchy. Głośna sprawa Pegasusa, no, która też mam wrażenie, że zniknęła. No, zdechła w zasadzie zanim dobrze urosła, bo myślę sobie, że no nie ciężko spotkać chyba taką naprawdę poważną demokrację, w której władza używa takiego narzędzia mocnego do posłuchiwania szefa sztabu wyborczego partii opozycyjnej w trakcie wyborów. To jest w ogóle niewyobrażalne, że my o tym wiemy też, że miała dostęp do jakichś danych z telefonu Rafała Trzaskowskiego wówczas, kiedy on kandydował, rywalizował z Andrzejem Dudem w środku kampanii. Tak. Dla mnie to jest coś, co powinno moim zdaniem w ogóle jakby odebrać mandat tej władzy, która to robi, no nie ma większego chyba zamachu na demokrację, nie jestem sobie w stanie wyobrazić. No. Powinno, ale tutaj na chwilę. Amerykanie mieli swoje Watergate, pamiętamy.
No tak, ale to było w czasach, gdy nie było takiego szumu medialnego, nie było internetu. Było łatwiej nagłośnić taką aferę. Ona też trwała dosyć długo, dopóki nie doprowadziła do upadku Nixona chyba. Natomiast tutaj jakby na chwilę wrócę do samego początku. No czemu ten Pegasus nic nie zmienił? No nic nie zmienił, bo nie ma prokuratury, która mogłaby coś z tym zrobić. Bo służby pisowskie, to jest temat, o którym nie powiedziałem na początku, nie podlegają praktycznie żadnemu nadzorowi sądowemu. Oni też na samym początku swoich rządów powprowadzali takie ustawy, które dały służbom takie prerogatywy, bardzo szerokie prerogatywy, praktycznie bez kontroli sądów. I później dochodzi do tego, że partia używa Pegasusa do szpiegowania sztabu największej partii opozycyjnej w samym środku kampanii wyborczej. Tak jak powiedziałeś, samo to jest wystarczające, żeby ten rząd upadł. Ale ponieważ nikt tego nie pociągnął dalej, nie było żadnych wyroków, żadnych zarzutów, żadnych spraw sądowych, a jednocześnie PiS jeszcze ma swoje media, które szczególnie TVP ogląda tam te kilka milionów ludzi, i bardzo sprawnie odwracał tutaj kota ogonem, twierdził, że to się nie dzieje. Tak pamiętasz, na przemian mówili raz, że ten Pegasus był, ale nikogo nie podsłuchiwał, potem, tak, że go nie było. Kaczyński do tego przyznał. W końcu przyznał. Po czasie. Przed Kaczyńskim to w ogóle jeden z posłów PiSu na samym początku tej afery w sierpniu 2021 roku, chyba TVN o tym pisał. On już przyznał, ale później Kaczyński mówił, że jednak nie. Później gdzieś dopiero w styczniu, a chwilę później przyznał, że jednak tak. Później była wojna w Ukrainie i wszyscy o tym zapomnieli. Natomiast najważniejszy aspekt afery Pegasusa, poza tym, że no szpiegowano sztab, jest to, że my nie wiemy, kim były pozostałe ofiary. Mhm. Oni kupili 40 licencji w 17 roku jesienią, wykorzystali je do roku 20, też do jesieni. O tylu wiemy tak naprawdę. O tylu wiemy i wtedy dokupili nieznaną nam ilość kolejnych licencji. Możemy zakładać, że no podobną. Zakładając, że tak wykorzystują te 10-15 licencji rocznie, powiedzmy, że podsłuchali około 50 osób. My znamy nazwiska bodajże 11 czy tam 12. To jest mało. No kim jest reszta? Tak? Wiemy, że nie mieli oporów przed szpiegowaniem na przykład Giertycha, niezależnie od tego, co kto o nim myśli. Był adwokatem, który reprezentował wtedy Tuska, który wtedy był z kolei na wysokim stanowisku unijnym. Tak. I jeszcze Sikorskiego reprezentował. Nie mieli oporów, by inwigilować panią prokurator Ewę Wrzosek, która zajmowała się nielegalnymi wyborami kopertowymi Sasina. Nie mieli oporów, by wreszcie pana posła wtedy, obecnie senatora Brejzę, inwigilować, który był właśnie szefem kampanii Platformy Obywatelskiej. Krótko mówiąc, mamy wszelkie powody, by przypuszczać, że inwigilowano naprawdę. Dziennikarz, który pisał książkę Morawieckiego o Kamińskim. O Kamińskim, tak, Mariuszu, tak. Ale... Nie Mariuszu. Tak, tak, o Mariuszu Kamińskim, pan Szwajgier. Tak, tak, tak. Mamy wszelkie powody, by przypuszczać, że inwigilowano znacznie więcej ludzi na takich krytycznych, może nie stanowiskach, w takich krytycznych miejscach. Mhm. Ale my sobie musimy jeszcze uświadomić, że jak się Pegasusem inwigiluje jedną osobę, to się tak naprawdę inwigiluje wszystkich rozmówców tej osoby. Bo oni wyciągają całą historię rozmów na dowolnym komunikatorze, tam Messengerze, WhatsAppie, SMS-y, prawda? No, wszystko. Takie tutaj zarzucamy i tak jak pamiętam, się to dokładnie rozchodzi po kontaktach, które ta osoba miała. Pomyślmy, co to znaczy. Senator, wtedy poseł, Brejza, zarządza kampanią Platformy Obywatelskiej. Włamujemy mu się na telefon. Województwa, wszystkie sztaby, jakby na facet, który kieruje tym makonfekt z całym krajem. Prawda? Wiemy dokładnie wszystko. Przecież nawet zwykły szary człowiek rozmawia z dziesiątkami, jak nie setkami ludzi. No to taki ktoś jak Brejza rozmawiał z tysiącami, prawda? I teraz każdy fragment tej konwersacji z każdą z tych osób został ściągnięty i można było wykorzystać przeciwko tym ludziom. Przecież nie trzeba wielkiej wyobraźni. Wystarczy sobie wyobrazić, że ktoś, nie wiem, w prywatnej rozmowie komuś powiedział, nie wiem, że żonę zdradził, no cokolwiek, albo że ma problem alkoholowy. To już jest coś, co w polityce może być użyte jako kompromat. Albo niepochlebnie się wypowiedział o szefostwie swojej partii. Na pewno tacy ludzie są, prawda? Gdzieś na partyjnych dołach mogą mówić, szczególnie w trakcie kampanii, że oni tutaj na przykład próbują tyrać, a tam na górze im coś utrącają później. I fakt, że my nadal nie wiemy, kim było kilkadziesiąt ofiar Pegasusa, a każda ofiara to jest potencjalnie kilkaset innych ofiar, przynajmniej tak częściowo jakby złapanych, świadczy tylko o tym, że PiS nadal prawdopodobnie, mimo że Pegasusa już nie używa, ma ogromne narzędzie nacisku, szantażowania, nie wiemy właściwie kogo. Możemy przypuszczać, że polityków opozycji, może jakichś dziennikarzy. Prawda? Zatem Pegasus nie jest jedynym środkiem, oczywiście, którym można osiągnąć takie cele. Oczywiście. Po prostu był doskonałym narzędziem, który Izrael wyprodukował i który w jednym z 60 krajach, w których Izrael wycofał swoją licencję na używanie Pegasusa, były tylko dwa kraje z Unii Europejskiej. Nie wiem, czy quiz łatwo będzie zgadnąć. Polska i Węgry są tymi państwami i to najlepiej nam pokazuje, gdzie my jesteśmy, bo dzisiaj myślę, że Węgry są doskonałym takim odnieśnikiem, odniesieniem do tego, w którędy my idziemy, bo my zmierzamy do Rosji, ale nie idziemy tak na skróty przez Białoruś. Tak, naokoło. Kaczyński od początku, krok po kroku robi to, co robił Viktor Orban.
Dzisiaj na Węgrzech naprawdę nie ma demokracji. Znaczy ona jest formalnie, natomiast jakby no żadna władza nie jest, żadna opozycja nie jest w stanie się przebić przez, przynajmniej przez media, które są w 90% we władaniu orbanowskich oligarchów. Z kolei Kaczyński dąży do tego samego. 15 października za pasem. Nie będę Państwu mówił, na kogo warto głosować, natomiast warto się zastanowić, czy zostanie w domu i niezagłosowanie jest najlepszym pomysłem, bo mam przekonanie, że jeżeli ta władza nie odejdzie, to za 4 lata będziemy sobie mogli chodzić na wybory, ale będziemy mogli mieć to tak naprawdę głęboko w poważaniu, bo nie będziemy mieli już wielkiego wpływu. Jak na Węgrzy. Jak Polska, jak Węgrzy, jak Turcja, jak Białoruś, jak Rosja. I dodajmy, że na Węgrzech też stało się to właściwie bez użycia siły. Bez jednego wystrzału. Tak. Bez czołgów na ulicach, bez żadnych gułagów, masowych represji. Prostymi środkami. Zachęcam do tego momentu może do przeczytania tej książki. On się czyta bardzo, bardzo zgrabnie. Adam Sokołowski. Reżim doniesienia z putinowskiej Polski. Ten egzemplarz z autografem autora rozlosujemy w październiku wśród naszych patronów. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do udostępniania tego filmu i do oglądania naszych innych produkcji, m.in. Studia Wyborczego, które codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 21. Dziękuję Adamie za to, że przyjechałeś. Dziękuję również. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.